Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii konsol PlayStation. Dzisiaj do zaprezentowania mam kolejną wersję konsoli, która trafiła do kolekcji. Jest to mianowicie wersja Slim. Jeśli chodzi o początki tej wersji, została ona wypuszczona na europejski rynek przez Sony 1 września 2009. Pierwsze modele z dyskami 120 GB były oznaczone symbolami CECH20A i CECH21A. Pod względem technicznym różniły się one od ostatniej wersji FAT. Przede wszystkim był to proces technologiczny. Nowe Slimki posiadały już procesory w technologii 45 nanometrów, dzięki czemu spadła również temperatura procka, co usprawniło jego chłodzenie. Pierwsze i późniejsze wersje Slimek pobierały również mniej mocy. W przypadku początkowych modeli jest to aż 130 W mniej niż w grubaskach z pierwszej i drugiej generacji. Lecz pomimo tego, że pierwsze generacje pożerały trochę prądu, miały jedną ważną zaletę, czyli kompatybilność z grami na PS2. Szkoda tylko, że Soniacz zrezygnował z tego w późniejszych modelach. Jak podaje portal expertceneo.pl, wynikało to z chęci nabicia sobie przez Sony dodatkowej kabzy na remasterach gier PS2, które już można było odpalić na późniejszych wersjach PlayStation 3. Swoją drogą fajnie by było mieć w kolekcji grubaska wstecznie kompatybilnego. Niestety z moich obserwacji wynika, że ceny tego egzemplarza coraz bardziej szybują w górę. Skoro jesteśmy w temacie cen, zobaczmy, za ile można by kupić wersję Slim na najpopularniejszych portalach. Najtańszą sprawną konsolą, którą znalazłem na Allegro, była sama Slimka, ale bez informacji o modelu i pojemności dysku, za 150 zł. Natomiast najtańszy zestaw, czyli wersja 320 GB plus dwa pady i gry, za niecałe 200 zł. Na OLX sama konsola za 150 zł, ale tym razem była podana wersja 160 GB. I na koniec przeglądania najlepsza oferta, którą wypatrzyłem, czyli konsola 1 TB, dwie gry oraz pad za 190 zł. Jako że coraz częściej bywam na okolicznych giełdach, gdzie również trafiłem na Xboxa za nieduże pieniądze, tam też udało mi się upolować Slimkę w cenie 45 zł. Egzemplarz kupiony praktycznie w ciemno, ale podobno sprawny. Tak mnie zapewniał sprzedawca, uczciwy człowiek. A uczciwych ludzi to jest sporo. Wizualnie konsolka jest w całkiem niezłym stanie i nie zauważyłem jakichkolwiek uszkodzeń obudowy. Górna część z wytłaczanym logiem PS3 praktycznie bez rys, także myślę, że fajnie będzie się prezentować w kolekcji. W przypadku Slimek dobrze, że tutaj została zastosowana chropowata powierzchnia, dzięki czemu plejka nie jest tak podatna na zarysowania jak jej starsza siostra. Jednakże nawet w przypadku jakichś większych zarysowań można nabyć fajne naklejki na konsolę maskujące uszkodzenia. Pod spodem jest już trochę większych rys i zabrudzeń, jednakże ta część nie będzie eksponowana. Brakuje również dwóch nóżek, pod którymi kryją się śrubki. Model konsolki to dokładnie CECH3001A z dyskiem 160 GB. I w tym momencie, patrząc pod oznaczeniem, zapaliła mi się czerwona lampka, ponieważ napięcie zasilania na naklejce określone jest na 120 V. Dlatego istnieje ryzyko uszkodzenia konsoli i trzeba się upewnić, czy mogę ją podłączyć do gniazdka. Zdania na forach dotyczące tego tematu są naprawdę przeróżne. Jedni piszą, że w Slimkach są uniwersalne zasilacze, inni znowu twierdzą, że trzeba konsolę podpinać pod transformator. Ale myślę, że najbezpieczniejszym sposobem będzie zajrzenie do środka. Może znajdę jakieś informacje na zasilaczu. Jak widać, wszystkie otwory wentylacyjne są zapchane kurzem, dlatego warto otworzyć konsolę choćby dla samego przeczyszczenia. W tylnej części, gdzie wylatuje najwięcej ciepła, też nie za ciekawie to wygląda. Podobnie jest z włącznikami, gdzie jeden z nich prawie cały jest zalepiony.
Przed rozkręceniem porównajmy sobie jeszcze obydwie wersje konsol. Jak widać, Slimka jest o wiele mniejsza od pierwszej grubej wersji. Mniej więcej ma ona połowę wysokości wersji FAT położonej na płasko. Są tu już zainstalowane zwykłe włączniki do wysuwania płyty oraz uruchamiania konsoli. FAT natomiast posiada włączniki dotykowe. Jak widać, jest też zmiana w gnieździe zasilania. Do grubaski można podłączyć prawie każdy kabel od komputerowego zasilacza. W Slimce jest to już mniejsze złącze na standardowy kabel, tak zwaną ósemkę. Nie ma tu również dodatkowego przełącznika zasilania. Złącza audio, wideo oraz internetowe pozostały takie same w obu wersjach. Pora teraz na rozbiórkę konsolki i zobaczymy, co tam kryje się w środku. Najpierw zacznę od demontażu dysku, o ile znajduje się w kieszeni. Masakrycznie zakurzony, ale jest dysk Toshiby o pojemności 160 GB. Kolejno po demontażu dysku trzeba teraz odkręcić kilka śrubek od frontu konsoli. Po wyjęciu zaślepek mogę już się wziąć za kolejne śrubeczki. Górną obudowę już potem zdejmuje się bez problemów. Już dawno takiego syfu nie widziałem, no chyba że w niektórych zasilaczach komputerowych. Kolejną rzeczą do zrobienia jest odpięcie krótkiego kabelka łączącego zasilacz z płytą główną. Zasilacz po odkręceniu dwóch śrubek i odpięciu kabelka zasilania można w prosty sposób zdjąć. I w tym momencie mamy już jasną sytuację. Na odwrocie zasilacza jest już dokładnie opisane napięcie zasilania na wejściu, czyli zakres od 100 do 240 V z częstotliwością od 50 do 60 Hz. Po sprawdzeniu zasilacza odpinam zasilanie wentylatorka. Teraz trzeba odpiąć kilka taśm przetrzymujących napęd. Trzy z nich znajdują się obok niego. Natomiast jeszcze jedna znajduje się pod spodem. Tutaj trzeba wykazać się precyzją, aby nie uszkodzić gniazda podczas jej wyjmowania. Potem już swobodnie można zdjąć cały napęd. Antena Wi-Fi to po prostu dwa przewody przylutowane do blaszek.
Płyta główna umieszczona jest pomiędzy dwiema blachami, które najpierw trzeba odkręcić od obudowy. Potem już na luzaku można wyjąć całość. Kłęby kurzu są obecne wszędzie w tej konsoli, dlatego dobrze, że zajrzałem do środka. Pozostało jedynie uwolnić płytę z pomiędzy żelastwa. Oprócz czyszczenia skórzu niezbędna będzie wymiana pasty, bo jak widać jest ona już praktycznie skamieniała. Wentylatorek zastosowany w tym modelu jest naprawdę spory, po wyczyszczeniu powinien sprawnie chłodzić wnętrze. Zasilacz w tym przypadku również wymagał demontażu i przeczyszczenia, ponieważ wszelkie syfy z konsoli były do niego wdmuchiwane. Na szczęście chyba nie przegrzewał się za mocno, bo nie widzę przebarwień na płycie i spuchniętych kondensatorów. Za włączanie konsoli i wysuwanie płyty odpowiada ta mała płytka z dwoma mikrowłącznikami. Będę musiał też pozbyć się tego syfu z paluchów na przyciskach. Po czyszczeniu konsolka odzyskała dawny blask oraz zapach chińskiej fabryki o poranku. Cały proces rozbierania, czyszczenia i składania nie zajął wiele czasu. Trochę zabawy było jednak z czyszczeniem łopatek wentylatorka, ponieważ tam zebrało się najwięcej kurzu. Z zewnątrz też wygląda to już lepiej. Przed włączeniem oczywiście przygotuję pada, mam nadzieję, że otwadki będzie chciał współpracować ze slimką. Plejka podłączona do zasilania zapaliła się czerwona dioda, więc odpalam sprzęta. No i teraz chwila prawdy. Zakończona sukcesem. Pojawił się ekran startowy PS3 z jakimś dziwnym jajem, co sugeruje, że coś tu było kombinowane w oprogramowaniu. Po włączeniu pada ten bezproblemowo łączy się z konsolą, tak więc mogę już zacząć poruszać się po menu. W podmenu gra jest właśnie zainstalowany ten program z logiem HEN, które wyświetliło się na początku. Ciężko było znaleźć jakichś konkretniejszych informacji na temat, do czego służy ten soft. Bardziej można było znaleźć tutoriale o tym, jak go zainstalować. Dopiero na portalu Strefa PSX są jakieś szczątkowe informacje na temat możliwości HEN. Prawdopodobnie można nim odpalać tak zwane kopie zapasowe z obrazów płyt. Ja na razie póki jeszcze nie umiem go obsługiwać, nie będę włączał tej opcji. Tak więc konsolka działa jak trzeba, nie zacina się i nie wyłącza. Także już czas najwyższy, aby zainstalować jakąś grę i przy okazji sprawdzić, czy napęd działa. Po włożeniu płytki laser zaczął odczytywać grę bez problemu.
Slimka chodzi cichutko, nie słychać pracy wentylatorka, aż tak jak w przypadku wersji FAT. Grafika również jest ładnie wyświetlana, bez artefaktów i innych rewelacji. Troszkę też pograłem w GTA 5 na tej konsolce. Jak na razie na czas testów ma przepracowane kilka godzin. No a ja jestem zadowolony z końcowego rezultatu i kultury pracy mojej Slimki. Do rodziny Trójek dołączyła dzisiaj kolejna super konsolka, która pomimo swojej ceny na szczęście nie okazała się bublem. Mam nadzieję, że już niedługo kolekcja powiększy się o wersję Super Slim, którą oczywiście zaprezentuję w kolejnym odcinku z tej serii. Tymczasem dziękuję za obejrzenie odcinka. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!